Panie Marszałku, Państwo Ministrowie, Panowie Prezesi, Panie, Panowie Posłowie. Dla każdego, kto choć trochę interesuje się pracami parlamentu, dzisiejsza debata była do przewidzenia. Właściwie można by przeczytać scenogramy z ubiegłorocznej debaty absolutoryjnej i byłoby tak samo. Te same emocje, te same kasandryczne przepowiednie, niestety wcześniej i dzisiaj bez pokrycia w dokumencie, który winien być podstawą naszej dzisiejszej dyskusji. Źródłem informacji o wykonaniu budżetu państwa dla nas, panowie posłowie i panie posłanki, jak i dla opinii publicznej są sprawozdania rządu o wykonaniu budżetu oraz przedstawione przez Najwyższą Izbę Kontroli analizy wykonania budżetu. Jak dotąd analiz przygotowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli na przestrzeni lat nikt nie podważał. Jak dotąd nie były one kwestionowane przez nikogo, również przez opozycję parlamentarną. Materiały Najwyższej Izby Kontroli to rzetelne, raz jeszcze podkreślę, niekwestionowane źródło informacji o dochodach i wydatkach budżetu państwa. Więc jeśli debatujemy, panie i panowie posłowie, w oparciu o te same materiały, to ta debata powinna być obiektywna, merytoryczna i oparta na faktach. Nie sprawdziły się państwa przepowiednie sprzed roku. Pozwolę sobie przytoczyć uchwałę Kolegium NIK-u z 6 czerwca 2012 roku. Otóż Kolegium NIK-u wyraża pozytywną opinię w przedmiocie udzielenia Radzie Ministrów absolutorium za 2011 rok. Co Kolegium wzięło pod uwagę, formułując taką, a nie inną uchwałę? Na przykład to, że budżet państwa w 2011 roku został wykonany zgodnie z ustawą budżetową, a jego realizacja była lepsza niż zakładano. Czytamy w opinii uchwały Kolegium. I jeszcze jedno zdanie, dla przypomnienia i może ostudzenia złych emocji. NIK oceniła pozytywnie lub pozytywnie z zastrzeżeniami wykonanie budżetu państwa w poszczególnych częściach. Ocen pozytywnych było, podobnie jak rok temu, dwa razy więcej niż tych pozytywnych z zastrzeżeniami. Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonania budżetu państwa przekazuje prawdziwy obraz wykonania budżetu. To słowa NIK. Stwierdzone przez NIK nieprawidłowości w sprawozdaniach zostały usunięte lub nie miały istotnego znaczenia. I po to, panie i panowie posłowie, w demokratycznym państwie są organy kontroli, aby z ich pracy czerpać wiedzę i na temat stanu państwa, a stwierdzone nieprawidłowości eliminować. Chciałabym jeszcze w ramach sprawozdania z wykonania budżetu powiedzieć, że analizujemy również wykonanie budżetu tych instytucji, które zostały powołane do kontroli. Analizujemy budżety Najwyższej Izby Kontroli, Państwowej Inspekcji Pracy, Regionalnych Izb Rachunkowych. I z satysfakcją przyjmujemy fakt, że organy kontroli państwowej wykonały dochody i wydatki w sposób zadowalający i jest to dobry przykład dla wszystkich dysponentów środków publicznych, zwłaszcza, że mimo trudnych budżetów, mimo znaczących oszczędności, wszystkie zadania w tych instytucjach zostały wykonane niemal w 100%. I o sile tych instytucji świadczą z pewnością ich pracownicy, dobrze wykształceni i dobrze przygotowani do pełnienia funkcji kontrolerskiej. Jednak co podkreślano podczas prac w Komisji do Spraw Kontroli Państwowej i w Komisji Finansów, mamy duże zróżnicowanie, jeśli chodzi o wynagrodzenia. Jeśli można powiedzieć, że w Najwyższej Izbie Kontroli nie wygląda to najgorzej, bo tu średnia płaca ze wszystkimi dodatkami jest 9400 zł, to w Państwowej Inspekcji Pracy jest to już 5800 zł, a w Regionalnych Izbach Obrachunkowych tylko 4500 zł. Koniecznym jest systematyczne niwelowanie tych różnic, aby nie dopuścić do odpływu znakomitej kadry kontrolerów z Regionalnych Izb Obrachunkowych i jest to zadanie dla nas wszystkich, dla Wysokiej Izby przy pracach nad budżetem przyszłorocznym. Dziękuję.